Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem 6 kolejki PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lublin Radom jak Radom. Z nami jest szkoleniowiec Zielonych Mariusz Lewandowski. Panie trenerze, poproszę o kilka słów przed tym meczem. Jak sytuacja kadrowa, jak nastroje w drużynie? Sytuacja kadrowa jest dobra. Praktycznie wszyscy zawodnicy gotowi. Wraca też do pełni zdrowia Tiago, także też się cieszymy tutaj, że wznowił treningi już od dłuższego czasu i zaczął trenować z drużyną, także miejmy nadzieję, że niedługo będziemy też mogli z niego skorzystać. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, zapytam o Mauridesa, jak się czuje po ostatnim meczu, czy już doszedł do pełnej sprawności, czy tam nie ma żadnego dyskomfortu? Tak, wyglądało to dosyć niebezpiecznie, ale to tylko i wyłącznie był mocny skurcz całego mięśnia dwugłowego, można powiedzieć, po całości. To spięcie takie było dosyć mocne, ale nic poważnego, także nie było żadnego nadrywu, to jest bardzo ważne. Panie trenerze, wspomniał Pan o Tiago. Kiedy możemy się spodziewać takiego powrotu do gry? Kiedy on będzie mógł być w kadrze meczowej? I takie samo pytanie odnośnie Damiana Jakubika. Tu planujemy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już w meczu pucharowym byśmy chcieli, żeby zagrał. No, wszystko zależy to, jak będzie funkcjonował na boisku, jak się będzie czuł i czy nic nie będzie mu dolegać. A jeżeli chodzi o Jakubika, to też myślimy, żeby już powoli wchodził w te obciążenia takie mocniejsze. Na razie to jest gdzieś w treningach jeszcze zachowawczo pewne ruchy robi nie na 100%, bo wiadomo, że po takiej kontuzji trzeba wchodzić z głową i też ma takie wytyczne od nas, żeby spokojnie z głową wszystko robił. Ma też w poniedziałek badania specjalne, żeby zmierzyć parametry siłowe mięśni i będziemy wiedzieć, jakie są różnice między jedną a drugą nogą. To jeszcze pytanie tradycyjne, co tydzień, co z Filipem Majchrowiczem? No jest jeszcze w zespole, jak od początku zawirowania, tak i do dzisiaj zobaczymy. Sprawa jest dosyć, można powiedzieć, energiczna i jeżeli raczej się chyba nic nie wydarzy przed tym meczem, będzie brany pod uwagę do 20 meczowej, także zobaczymy. Jest chęć rewanżu za to spotkanie z Zagłębiem Lubin z poprzedniego sezonu, które było dość bolesną lekcją dla nas? No było bolesną. Wiadomo, że człowiek gdzieś tam patrzy i analizuje to, co było, bo w tym meczu zagraliśmy bardzo słabo. Ale tutaj na pewno na ten mecz nie trzeba nikogo na nas nastawiać. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Jesteśmy troszkę już innym zespołem niż byliśmy. To był okres też ciężkich treningów. Wtedy akurat przyszedłem przed zespołem. Dzisiaj to wszystko wygląda zdecydowanie inaczej i jak jeszcze raz powtarzam, nie trzeba nikogo nastawiać na ten mecz, bo wszyscy sobie zdają sprawę, jaki to jest gatunek. A czy po tych dwóch zwycięstwach z rzędu zmieniliście jakoś podejście do treningów? Atmosfera na pewno się poprawiła, natomiast jak to wpływa na dyspozycję zespołu? Zmiany treningowe nie były, czy to po remisach, czy po porażce z Górnikiem. Mamy określony plan, jego się trzymamy. Nie chcemy żadnej panikować po nieudanym meczu. Przede wszystkim dalej kontynuować to, co mamy w planie, to, co mamy w rozwoju zespołu. Tak samo jest po zwycięstwach, wręcz przeciwnie. Tutaj muszę troszkę tonować nastroje w drużynie, żeby tutaj zespół mi nie odleciał, bo tak jak powiedziałem na konferencji pomeczowej, żeśmy tutaj jeszcze nic nie wygrali. Jaka recepta na czyste konto w tym spotkaniu? No, dobre pytanie. Nad tym ubolewamy troszkę, bo chcielibyśmy w końcu zagrać też na zero z tyłu, ale no, też zdajemy sobie sprawę, że z naszą też ofensywną grą troszkę gdzieś narażamy się na te sytuacje ze strony przeciwników. Chcemy to troszkę zbilansować, ale no mówię, nie będziemy na pewno od naszej gry odchodzić. Wolelibyśmy, żebyśmy strzelali więcej. Może ta gdzieś jedna bramka może będzie stresona, ale jak będzie tak jak ostatnio, to na pewno będziemy się cieszyć. Ale pracujemy nad tym, żeby to zero z tyłu było zachowane, bo to wiadomo, ważne jest też mentalnie dla zawodników, dla bramkarzy, którzy są. To jest nieodzowne. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję za udział w briefingu. Dziękuję.